Do wysłuchania podcastu zaprasza olx. www.olx.pl Ile tak naprawdę są warte książki? Dlaczego jedne z nich można kupić za kilka złotych, a inne są warte kilkaset, a może nawet i kilka tysięcy? Myślę, że tutaj wiele czynników na to się składa. Największą wartość podejrzewam, że miałyby te książki, które były wydawane, drukowane, kiedy jeszcze ta książka nie była tak popularna, prawda? Czyli te wszystkie stare inkunabuły jeszcze pisane, przepisywane ręcznie. Natomiast wracając do takich. Powiedzmy, no, no naszych współczesnych czasów, to takie książki stuletnie, one nie, nie są jeszcze stare, niekoniecznie mają wielką wartość. Tutaj można je swobodnie porównywać do książek, które są wydawane współcześnie. Stuletnie książki nie są stare? Nie, nie są stare. Nie są. Jak przychodzą ludzie do nas do antykwariatu, proponując książki z lat 50., na przykład, że mam dużo starych książek, bardzo starych, no dla nas antykwariuszy to nie jest jakaś cezura wiekowa, która określa, że to jest książka jakaś wyjątkowo stara. Tutaj. Chodzi o temat, chodzi o autora, rodzaj literatury i to jak gdyby podkreśla ich wartość, a niekoniecznie, niekoniecznie powiedzmy, te 100 lat wstecz, prawda? Czy nawet 200, bo też tak można powiedzieć. Mariusz Pożarowski, Antykwariat Grochowski, Warszawa. Kłaniam się serdecznie. W Antykwariacie pracuję już 8 lat. Książki uwielbiam od dzieciństwa. To był prezent zawsze, na który czekałem i z tymi książkami mam do czynienia. Kiedyś, teraz, i mam nadzieję, że kiedy, do, dopóki będę mógł, to będę miał do czynienia z książkami. A praca w antykwariacie to jest praca, która po prostu spełnia mnie w 100%. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie cuda chowają się w naszych szufladach, szafkach, szafach, piwnicach, strychach czy garażach. Podcast Poszukiwaczy Nomowych Skarbów podpowie gdzie, czego, jak szukać, żeby wzbogacić się o rzeczy cenne. A czasem nawet bezcenne. Michał Tomaszkiewicz, Radio Z, zapraszam serdecznie. A zakładając, że mam w domu półka, na tej półce są książki, które moja rodzina kolekcjonowała od kilkudziesięciu lat. Jakie mhm. są szanse, że tam znajdzie się właśnie taki skarb? Ja myślę, myślę, że szanse są realne, że coś tam ciekawego się znajdzie. Ale tutaj patrząc na nasze takie powiedzmy rodzinne zbiory, rodzinną historię naszych najbliższych, czy osób, z którymi byliśmy jesteśmy w jakiś sposób związani czy uczuciowo, to myślę, że jak gdyby są dwie kategorie. Książka, która rzeczywiście będzie wartościową książką, bo to jak gdyby skupiamy się na razie na tych książkach, prawda? Książka, która będzie wartościową, bo rzeczywiście ma wartość, są kolekcjonerzy, którzy są w stanie są za nią zapłacić dużo, żeby ją zdobyć. Ale też druga ważna kwestia to jest nasze podejście sentymentalne. I tutaj gra na sentymentach. Myślę, że na każdym rynku antykwarycznym, niekoniecznie związanym z książkami, ale w ogóle. I kiedyś, i w chwili obecnej jest istotna, prawda? Jesteśmy takim pokoleniem, powiedzmy, nie wiem, lat 70., 80., na przykład, kiedy wychowanie troszeczkę w tym szarym perelu, a taką naszą radością i kolorem były na przykład komiksy, prawda? Rynek komiksów i kolekcjonerów komiksów no, bazuje w tym momencie na, powiedzmy, naszym pokoleniu ludzi, którzy już do czegoś doszli w życiu, prawda? Mają, powiedzmy, jakieś takie y, zasoby finansowe i kolekcjonują. Te rzeczy, które w dzieciństwie, w, w wczesnej młodości sprawiały im przyjemność i są w stanie płacić duże pieniądze, na przykład za komiksy, prawda? Nie wiem, pierwsze, Zbik, wydanie, pierwsze wydanie kapitana Żbika, prawda? czy... Pilot śmigłowca. Y, y, tak, tak, seria Pilot, Pilot śmigłowca, tytuł Romek i Atomek, prawda? No to to są takie takie rzeczy, no one nam y, sprawiały przyjemność, więc czemu teraz nie mamy sobie sprawiać przyjemności i, i na przykład zbierać te pierwsze wydania? Bo wydanie już od tamtej pory było. Kilka, kilkanaście. A nowe tradycje potem jeszcze Dokładnie, dokładnie. Natomiast no, no chodzi o to, o ten nasz sentyment. Tak miałem, to ty, to mnie cieszyło. Stać mi na to, kupię sobie, bo chcę do tego, do, do tego wracać, albo może nawet nie wracać, ale żeby było ze mną na półce, przekażę to dzieciom. A tylko jest pytanie, jak będą nasze dzieci do tego podchodziły, prawda? Bo tutaj zmieniają się zmieniają się gusta, no i zmieniają się wraz, każde pokolenie, no też ma swoje sentymenty. Więc tutaj nie jesteśmy jeszcze w tym momencie w stanie przewidzieć, co będzie za kilka, kilkanaście lat. Przy, jakie podejście do książek będzie miało kolejne pokolenie, prawda? Bo Ważne, żeby wartość, zaszczepić. Wartość tych książek i komiksów zmienia się i niekoniecznie muszy, musi być jak z winem, że im starsze, tym droższe. W większości przypadków tak. Tak, no są, pojawiają się takie białe kruki, które myślę, że będą jeszcze funkcjonowały jako białe kruki, na przykład, na przykład jeśli chodzi o komiksy, ale też, no też no będzie też to się zmieniało i większość rzeczy będzie troszeczkę, może nie tyle w niepamięć, ale będzie zastępowana czymś, czymś nowym, prawda? I te kolejne inne pokolenia będą miały sentyment do innych już zupełnie rzeczy. Skąd bierze się wartość książek, komiksów? Bo z jednej strony mówi, mówiliśmy o wartości pieniężnej, czyli mm -hmm. ile można rzeczywiście, za ile można je sprzedać, ile trzeba wydać pieniędzy, mm -hmm. żeby je kupić, ale mamy też właśnie tę wartość sentymentalną. Co jest ważniejsze? Hm. No, dla nas, antykwariuszy, wydaje mi się, w ogóle dla miłośników książek, wydaje mi się, że ta wartość sentymentalna jest bardzo istotna. Musimy utrzymać się na rynku, prawda? Więc jak gdyby te takie finansowe, biznesowe rzeczy są istotne, ale też ten sentyment jest, jest ważny. Tutaj z markiem, właścicielem antykwariatu, jak we dwóch wyjeżdżamy po książki, po jakieś większe księgozbiory, to i ja, i on, i ci ludzie, którzy, od których kupujemy książki, mają swoje jakieś takie sentymenty, prawda? W okresie PRL-u książki miały większą wartość, i, bo były. Trudniejsze do dostania. Teraz jest zupełnie inna możliwość wydania książki, kupienia książki. Inne są też możliwości, tak naprawdę, ludzi. No, społeczeństwo w jakiś sposób, no, status na pewno wzrósł w przeciągu tych, powiedzmy, nie wiem, 40 lat, prawda? To zupełnie się zmienił. Dlatego też inaczej do tego podchodzimy. Będąc w domu rozmawiając z ludźmi, od których kupujemy księgozbiór, nie wiem, proponują nam na przykład piękne wydanie Sienkiewicza w, w płóciennej oprawie, które do, do chwili obecnej praktycznie u nich stoi na jakimś takim honorowym miejscu, no ale niestety nie ukrywajmy, no już jak gdyby rynek się zmienia, zainteresowania się zmieniają i on się już tak świetnie nie sprzeda. W międzyczasie było mnóstwo tego, mnóstwo wydań tej książki. Wtedy kupowaliśmy książki nie wiem, na subskrypcję, prawda? Musieliśmy czekać, aż jakaś książka się ukaże z wypiekami na twarzy, czekaliśmy na jakiś kolejny tom. Natomiast teraz mamy dostęp dużo, dużo szerszy i no tutaj jak gdyby ten sentyment to trochę żalno, bo my nie możemy zaproponować jako antykwariuszy jakieś niesamowitych pieniędzy za taką, za taką kolekcję. Bo my tego nie sprzedamy, prawda? No jak gdyby musimy też podchodzić racjonalnie do, do dnia dzisiejszego. Czy to znaczy, że na takich książkach znalezionych u siebie w domu złotego interesu raczej się nie zrobi? <laughs> Ciężkie pytanie. Jak już wspomniałem o takich naszych wyjazdach z markiem po, po książki. To jest niesamowita adrenalina. Ja to uwielbiam, bo to jest takie odkrywanie, odkrywanie czegoś co chwilę nowego. I jadąc po jakiś większy księgozbiór, przerzucając 100, 200, 1000 książek na przykład, prawda, bo też takie sytuacje są częste, no to mamy z tyłu głowy, że coś takiego w, w tej setce Tysiącu książek trafi się takiego, coś takiego, co, no, co będzie tym powiedzmy białym krukiem, ale ten biały kruk to powiedzmy takie troszeczkę umowne, prawda? Bo to niekoniecznie będzie książka, która będzie warta kilka tysięcy. Ta książka może być warta, nie wiem, jeżeli jakoś tak mówimy o, o pieniądzach, no, to nawet 100 złotych, ale dla nas jako antykwariuszy wiemy, że ona się sprzeda, wiemy, że ludzie na nią czekają i bardzo fajnie jest, że tą książkę trafiamy i możemy ją zaoferować później u nas w antykwariacie. A co się czyta w tej chwili? Bo rozumiem, że można to podzielić na dwie kategorie. Książek, które są poszukiwane ze względu na ich wartość pieniężną, mhm. i książek, które są poszukiwane, bo fajnie się je czyta po prostu. Mhm. Tak. I to, to w jakiś sposób nawiąże do tego, że co, coś innego czytaliśmy my, co, in, co innego nas bawiło, co innego bawi i cieszy młode pokolenie dzieciaków z podstawówki, dzieciaków ze szkół średnich, czy takich troszeczkę, troszeczkę starszych. W tym momencie świetnie, my też no, jak gdyby staramy się tym bazować, bo sami lubimy tutaj w większości pracowników antykwariatu, świetnie sprzedaje się fantastyka szeroko pojęta. Dzieciaki czytają, my to czytaliśmy, dla nas to był zupełnie nowy świat, odskocznia w koniec lat 80., 90., początek 90., odskocznia od tego, co nas otaczało. Natomiast dzieciaki w dalszym ciągu odnajdują w tej fantastyce, ona się trochę zmieniła, to też od razu trzeba zaznaczyć, ale fantastyka sprzedaje się szeroko pojęta. I science fiction i fantazy i jakieś takie książki z pogranicza, takie, jakieś bliska fantastyka, horror, prawda, to, to się świetnie sprzedaje i my też bardzo to lubimy. Tak jak wspomniałem, w weekend wróci, po weekendzie wróciliśmy, bo w weekend byliśmy w Gdańsku na wakacyjnych targach fantastyki. To taka poboczna, poboczna impreza, którą zorganizowały warszawskie, tej stołeczne targi fantastyki. Także też super impreza, zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy z niej. To jest jedna kategoria. Słyszałem też, że dużym zainteresowaniem cieszą się romanse. W okresie wakacyjnym tak. Taka literatura, y, ciężko sklasyfikować romans, powieść obyczajowa, prawda, ale tak, y, też można troszeczkę kategoryzować, że a kobiety to lubią sobie poczytać i od, y, odpocząć przy jakiejś właśnie powieści obyczajowej, przy romansie, ale też przy kryminale. To też jest takie gdyby kategoria, którą kobiety bardzo, bardzo lubią, prawda. I tutaj i w okresie wakacyjnym ta jeśli chodzi o lekki kryminał Gata prawda, czy, czy, czy jakieś właśnie powieści obyczajowe, najlepiej polskich autorek, bo powiedzmy te zagraniczne Nora Roberts, Daniel Steel, troszeczkę już od, odchodzą, bardziej kobiety czytają to, jak gdyby co jest im bliskie, co, czyli jak gdyby odnajdują się w jakiejś takiej rzeczywistości swojej, prawda, w tych powieściach obyczajowych, współczesnych. Najgorętsi autorzy, najgorętsze autorki w tej chwili? Kowalewska, Michalak, no myślę, że sporo by, sporo by można, można wymieniać, ale tak jak mówię, to te polskie autorki. Jak przekonać się do czytania? Książki w tej chwili muszą konkurować z bardzo wieloma innymi Sposobami spędzania wolnego mm -hmm. czasu. Film trwa dwie godziny i mamy już wszystko za sobą. Tak, a jeśli jest to realizacja powieści, prawda, to tak jakbyśmy przeczytali książkę, mm. która ma kilkaset stron. Są gry, w których sama opowieść zależy też od nas, więc mm -hmm. tutaj mamy element interaktywny. A książka, no książka to kilkanaście, kilkadziesiąt godzin Dokładnie. siedzenia i czytania. Dokładnie. Ja nie widzę jakiegoś takiego radykalnego spadku popularności książki papierowej, prawda? Bo mamy też jeszcze książki elektroniczne, e-booki, prawda? Mamy audiobooki, które są coraz bardziej popularne, ale to też jest fajne, bo to można sobie w aucie odpalić, prawda? Można sobie w podróży na słuchawkach odpalić, jeżeli chcemy odpocząć wzrok nasz już powiedzmy szwankuje. Ale da w dalszym ciągu widzimy popularność książki papierowej. Teraz mamy okres wakacyjny, tak troszeczkę odskoczę. Tematycznie mamy wakacje. Wydawałoby się, że ludzie z Warszawy wyjechali, prawda, chcą odpocząć ten okres urlopowy. Natomiast my tutaj w Antekwariacie mamy praktycznie od rana codziennie i to jest tak nawet znaczy dla nas jest to bardzo, bardzo cieszące, bardzo się z tego cieszymy. Mnóstwo młodych ludzi, którzy odwiedzając Warszawę, przy okazji odwiedzają antykwariat. To Czyli wszystko. książka jako pamiątka z wakacji. Jako pamiątka z wakacji. W naszym przypadku, tutaj tak może powiem troszeczkę nieskromnie, antykwariat grchowski, jesteśmy rozpoznawani już nie tylko w Warszawie. Teraz będąc w Gdańsku, ludzie nas rozpoznawali, o, prawda, antykwariat grchowski, super, ja u was w wakacje na przykład byłem i kupowałem książkę. I jest to wśród tych, wśród takiej tej młodzieży może trochę moda. Ciężko mi to, bo nie, nie, chciałbym, nie chciałbym obrastać w piórka, ale jest to takie, byłem w antykwariacie, przyjechałem, byłem w Warszawie, od, rodzinę zwiedzałem w Warszawie, przy okazji byłem w antykwariacie grochowskim, bo widziałem ich, nie wiem, w Poznaniu na Perkonie na przykład, prawda, kupowałem u nich, kupowałam i teraz je i teraz, i, i odwiedziłem, Czyli prawda. Czy pojechać do Paryża zobaczyć w przyjechać do Warszawy kupić książkę w antykwariacie grochowskim, tak. myślę, że, myślę, że no, byłoby super i, i jakoś go, tak się... Powoli się to buduje. Dokładnie. <noise> jak w takim razie znaleźć, może jakieś porady, jak znaleźć, wygospodarować czas na to, żeby usiąść nad książką mm -hmm. i dać się jej ponieść? To znowu nawiąże do tego, kiedy, że. Kiedy czytać? Tak. Kiedy czytać? To tak troszeczkę anegdotycznie powiem, że ludzie przychodzą do antykwariatu, nasi klienci mówią, ale świetna praca, to wyjątkowo, bo wy siedzicie w tych książkach, to bym też siedział i czytał, prawda? No to tutaj my rozwiewamy, to tutaj praca w antykwariacie dla mężczyzn to jest praca fizyczna, nie, nie chodzimy na siłowni, bo po co, bo te książki ważą, płyty winylowe ważą w naszym przypadku jeszcze dodatkowo, to trzeba gdzieś tam na targi jadąc przygotować, poprzenosić. Zresztą tak jak pan widzi, tych kartonów naokoło jest mnóstwo, a co jest jeszcze Dzieje się w magazynie to. 200 tysięcy książek. Siedzimy wśród półek, gdzie są naprawdę tysiące, setki tysięcy pozycji. Dokładnie. W magazynach myślę, że jest drugie tyle fizycznie jest niemożliwe, żeby to wszystko przerobić. Już nawet niektóre książki, które kupiliśmy, nawet kilka lat mogą leżeć w magazynie, już o nich zapomnieliśmy, ale później to znowu będzie taki, taka emocja, o kurczę, przecież tę książ, książ, książkę mam, jak ją bach, trafia szybko na półkę wyceniona, prawda, i zaraz, zaraz znajdzie drugi dom. To też jest taka, też jest taka fajna rzecz, która, która dzieje się w kwarcie dla nas, pracowników. Gdy jadę autobusem do pracy, wtedy można sobie tę książkę... W... Spróbować mm -hmm. poczytać i nagle te pół godziny szybko mija, e, prawda? Bardzo, ale tak, nie wszyscy mm -hmm. są w stanie, bo mm -hmm. łatwo przegapić przystanek, w którym się chce lesiąść. Tak, tak, jest to też niebezpieczeństwo. Też kiedyś takie sytuacje miałem, że, że przejeżdżałem. jakie pracowałem jeszcze w antykwariacie, dojeżdżałem na drugi koniec Warszawy, ale to faktycznie drugi koniec Warszawy to jest 30-40 minut jazdy. I faktycznie to jest czas na, na lekturę. To jest raz. Myślę, że każdy ma jakieś tam swoje preferencje, kiedy łatwiej przyswaja informacje, łatwiej mu jest y, jakoś ogarnąć, nie jest rozproszony. Ja na przykład mam tak, że potrafię wstawać o godzinie 6 na 9, jestem w pracy, mieszkam bardzo blisko, więc godzinę mogę czytać rano, odpalam sobie cichą muzykę, siadam na fotel i czytam książkę. Wieczorem po pracy jest mi ci czasami ciężko, no bo, no bo jest tutaj do sporo pracy, y, ale rano jak najbardziej. Y, w weekendy praktycznie każdy, każdy wolny... Taki czas, kiedy moja głowa jest zupełnie wolna, to poświęcam na czytanie książki. Teraz, jadąc, będąc na urlopie, no, miałem ze sobą kilka książek, prawda? I te kilka książek rzeczywiście po, pochłonąłem. Czy czytanie książek może być niebezpieczne? I tutaj mówię o różnych płaszczyznach. Mhm. No, to jak jeszcze jesteśmy przy, że przyjechali, jeżeli mo, możemy przejechać przystanek czytając książkę. A co zdarzają się takie sytuacje, że no, idąc i czytamy, prawda, gdzieś tam, bo coś nas y, kupiliśmy, książkę, na którą czekaliśmy, idziemy z nią, prawda? A, I nie możemy się od no, Tak, 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 nie możemy się od niej oderwać. A tutaj rowerzyści, osoby jedące na hulajnogach, nogach. No i oczywiście nie zauważamy, że się światło zmieniło z zielonego na czerwone, więc może być też. Taka sytuacja, już nie mówiąc o dziurach w ziemi. To zagrożenia fizyczne, a tak. inne zagrożenia? Co na przykład może się stać? Co, jak czytanie książek może zmienić moje życie? Czy nagle mm. przestanę chodzić na imprezy, po zamiast pusi porozmawiać ze znajomymi to mm. będę wolał, kurczę, mam tutaj taką książkę? Akurat mi ten wieczór potrzebny, mm. żeby ją dokończyć. To, to nie, to powiem, że jestem zajęty albo że jestem chory. Myślę, że są tacy ludzie, którzy y, mogą tak totalnie, pomówiąc kolokwialnie, odjechać i rzeczywiście ta, poświęcić się tylko i wyłącznie czytaniu, y, znaleźć swój świat. W obecnych czasach mamy wiele problemów, y, których nie mieliśmy wcześniej, prawda? Ludzie, ludzie jak gdyby borykają się z depresją, prawda? to, to jest to, jak gdyby nagminne. K kiedyś, kiedyś y, jak ja byłem młody. To były jakieś pojedyncze przypadki, jeden na kilkadziesiąt, kil, może kilkaset, prawda? Natomiast teraz jest to, jest to częste i w takiej sytuacji też można uciekać w książki, prawda? Czyli gdyby zamykamy się w jakimś swoim świecie, bo tutaj odnajdujemy jakieś ukojenie, prawda? Nie możemy sobie poradzić w życiu, a tutaj możemy być kim chcemy, prawda? I to na przykład, jak jesteśmy na targach fantastyki, te, te dzieciaki, które przebierają się za bohaterów ze swoich książek, cosplay'e, prawda, książek, komiksów, no ale też filmów, prawda, czy anime, czy, 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 czy fabularnych, myślę, że też w znacznej mierze w tym swoim świecie jak gdyby się zamykają i świetnie się w tym, w tym czują, świetnie się, się w tym ba, z, tym, z tym bawią. Czy to jest groźny na dłuższą metę? No Ciężko mi wyrokować, bo z, no z jednej strony też się rozwijamy, prawda? Czytając cokolwiek, czytając, nawet. O to, nawet nie w tym się chciałam dopytać, co nam mm -hmm. grozi w cudzysłowie, innymi słowy, co może nam dać czytanie książek? Na pewno poszerza nasze horyzonty. Mając jakiś pogląd na świat, na rzeczywistość, jeszcze bardziej się otwieramy, czytając książki. Ja, ja, ja mogę, mieć, mogę mieć swój światopogląd, ale. Będąc pracując w antekwariacie, mając od dzieciaka styczność z książkami, i mam szerszy pogląd na świat. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy może robię się też bardziej tolerancyjny na wiele kwestii? Pomimo tego, że no, nie ukrywam, każdy z nas swój ma, ma swoje jakieś tam poglądy, i coś go drażni w życiu tak, nie wiem, swoim, rodzinnym, czy, czy, czy szerzej, prawda. Natomiast, natomiast no, ta, ta literatura daje nam. Możliwość szerszego spojrzenia, jeśli chcemy, to czytamy rzeczy, nawet do których byśmy kiedyś nie sięgnęli, tylko właśnie to, tak jak wspomnieliśmy o tym, jak to zaszczepić czytanie, prawda? Bo chwilę wcześniej, jeżeli od dzieciństwa mamy do czynienia z książkami jakimikolwiek, to, to mogą być nawet te romanse, które są czasem traktowane troszeczkę pobłażliwie, z przymrużeniem jakaś taka literatura gorsza, ale my czytamy, mamy jak gdyby. No, no, widzimy te, te wyrazy, które kodają się w zdania, a to zupełnie inaczej nasza głowa wtedy pracuje, bo też potrafimy z czasem, prawda, wypowiedzieć się inaczej, rozmawiać z ludźmi inaczej i spojrzeć na rzeczywistość inaczej. Jest takie piękne powiedzenie, że podróże kształcą, a można chyba powiedzieć, że każda lektura to jest taka swoista podróż. Dokładnie, to zdecydowanie, zdecydowanie tak I, i tak jak mówię, każda książka, z którą, z którą siadamy, której poświęcimy chwilę, jest taką podróżą. Czego szukamy w książkach? Emocji, przeżyć, czegoś, czego nie mamy w, we własnym życiu? Dokładnie. I to, tak jak wspomniałem, jak gdyby nawiązując do tego, co wcześniej, prawda? Szukamy innego świata, innej rzeczywistości. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy jakimiś bohaterami albo utożsamiamy się z jakimiś bohaterem, jeśli chodzi o literaturę taką popularną, prawda? Książka pozwala nam się rozwijać, jeżeli też sięgamy po jakieś książki, na przykład naukowe. Gdy już mamy zaszczepionego bakcykla czytelnictwa, gdzie powinniśmy szukać książek? Gdzie się rozglądać? Mhm. Rozumiem, antykwariat to jest jedna opcja. Oczywiście. Ale też internet, bazary, jak rozumiem, mhm. te książki mogą na nas czekać tak naprawdę wszędzie. Mamy księgarni, mamy prawda, duże księgarnie, mamy jakieś sieciówki, ale z drugiej strony mamy też antykwariaty i tak jak wspomniałeś, mamy bazarki na przykład, prawda? I często tam ja na przykład prywatnie potrafię wyłowić perełki, bo ludzie pozbywają się swoich księgozbiorów. Ba, no są tacy ludzie, którzy, którzy mają powiedzmy jakoś troszeczkę gorzej w życiu i chodzą po śmietnikach i tam pod, śmietami, pod śmietnikami czasem ludzie wystawiają książki. Ci ludzie to zbierają i później to sprzedają. I to jest też ratunek dla książki. Może powiem coś kontrowersyjnego, ale wystawienie książek pod śmietnik, jeżeli ktoś się ich pozbywa, a nie ma na to innego pomysłu, to jest lepiej niż wywieźć na makulaturę, bo tą książkę ktoś znajdzie, weźmie, przyjdzie z nią do antykwariatu, albo też pójdzie sam sprzedać ją na bazarku. I tak jak mówię, ja prywatnie kilka tam perełek już zdążyłem wyłuskać. Czyli wracamy do tej wartości książek. Mm. Dla kogoś może coś być bezcenne, dla innego może po prostu tak. zajmować miejsce w mieszkaniu tak, i tak, nie potrafić. Tak, tak, oczywiście. Ja obserwuję, że dużo ludzi czyta książki, zwłaszcza młodzieży. U nas, u nas ja nie wiem, procentowo może. Dominuje młodzież. Natomiast jakbyśmy chcieli zacząć czytać, to możemy zaczynać właśnie tak, jak nawiązując. Albo u siebie na półce, u swoich rodziców, dziadków, może coś nam wpadnie w oko. Może książki kiedyś nie były tak kolorowo wydawane, a te jaskrawe okładki kolorowe z pięknymi rysunkami, pięknie wydane teraz już z zdobionymi grzbietami i to przyciągają wzrok, ale też popatrzmy, popatrzmy na półki u naszych dziadków, rodziców, może coś ciekawego znajdziemy. Jeżeli tam nam się uda, idziemy dalej, idziemy do antykwariatu i antykwariaty są takim miejscem i ratunkiem dla książek i z drugiej strony takim miejscem, które, no myślę, że przy mniejszym nakładzie jakimś finansowym pozwala naprawdę znaleźć dla siebie coś rewelacyjnego. Warto czytać, Warto sięgać po książkę, warto ją mieć na półce. To jest tak, że ja będę z, z historykiem z wykształcenia na przykład, mam mnóstwo książek, które, do których może nawet nie zajrzałem, ale wiem, mam z tyłu głowy, że mając ją na półce, jeżeli coś mnie, za, będę miał jakiś problem, coś mnie zafrapuje. Ja wiem, gdzie sięgnąć po informacje, prawda? Czyli nie muszę siedzieć w, w telefonie, bo, bo wiem, że na półce mam książkę, która udzieli mi informacji. Nie muszę jej przeczytać całej, bo wiem, że znajdę tam fragment, który mnie interesuje i rozwieje moje wątpliwości na przykład. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby móc zacząć czytać? Książki nie mhm. są drogie, jak rozumiem. Książki są drogie. Książki są drogie w księgarniach. Można mieć symboliczne 0 zł, żeby zacząć czytać, żeby zacząć tworzyć swój księgozbiór, Bo, tak jak mówię, idziemy do naszych rodziców, do naszych dziadków, i tam coś na półce na pewno znajdziemy. I zawsze można się uśmiechnąć i powiedzieć: Dokładnie. Ale chciałbym mieć taką książkę. Dokładnie, dokładnie. Kolejna rzecz to już takie, powiedzmy, małe nakł nakłady finansowe. Idziemy gdzieś na bazarku, prawda? Tam ludzie pozbywają się swoich książek, tam kupujemy, idziemy do antykwariatu. Zaczęliśmy od tego, jaką wartość mają książki. Że są książki, które mogą być niewiele warte, ale są książki, które mogą być warte potężne pieniądze. Natomiast, żeby zacząć, nie, nie trzeba dużych nakładów finansowych. No później się to zaczyna, jak już stajemy się jakimiś bibliofilami i zaczynamy gromadzić wiemy, książki. co nam się podoba, tak, zaczynam, za które gatunki dokładnie. i zaczynamy je y, my, jako czytelnicy, tak. doceniać, to tak. wtedy pojawia się ta druga wartość, ta wartość sentymentalna. Dokładnie, dokładnie. Także nie trzeba mieć dużo pieniędzy, warto odwiedzać zaczęte kwariaty i, i, wtedy, i zacząć czytać albo kontynuować czytanie i pop poprosić antykwariusza o doradzenie właśnie tak jak wspomnieliśmy na pewno coś wymyślimy na pewno coś doradzimy i wtedy człowiek wraca od czego zacząć bo załóżmy na przykład że są osoby które rozpoczynały swoje przygody z książkami w, w szkole mhm. gdzie trafiały na lektury które mhm. szczególnie do gustu mówiąc delikatnie im nie przypadły mhm. z lektorami jest problem to też nie będę udawał że Chodząc do szkoły podstawowej, później do średniej, nie miałem problemu z czytaniem lektur. Czytałem mnóstwo książek, ale nie lekturę. Jest kilka, kilka lektur, które, które bardzo lubię i które przeczytałem, może troszeczkę zmusu, ale mnie wciągnęły sezyfowe prace, to jest taka moja ulubiona lektura ze szkoły. Z, I z lekturami będzie cały czas problem. Myślę, że to jest gdzieś zakodowane w naszej takiej, powiedzmy, chęci buntu, bycie niezależnym, że coś, jeżeli ktoś nam coś narzuca... Jeżeli coś jest obowiązkowe, to, to nie, niekoniecznie. Nie, nie Nie dziękuję. Są książki, jak gdyby cały czas te, ten zestaw lektur, wbrew pozorom, on się zmienia i... W poprzednich latach też i obecnie ludzie za to odpowiedzialni starają się wrzucić tam takie smaczki, które byłyby dla danego pokolenia interesujące, ale w dalszym ciągu jest to narzucana, narzucona lektura, hmm. prawda? Jest coś, coś takiego, co. A musisz to zrobić. Nawet komiksy przecież szkoła latania Kajko i Kokosz jest lekturą. Większość dzieciaków czyta komiksy, ale czy przeczyta tego Kajko i Kokosza, z przyjemnością przeczyta, ale nie, jak gdyby nie podejdzie do tego jako, jako do lektury i może nawet nie, nie w momencie, kiedy trzeba przeczytać, bo wtedy będzie to dla nich uciążliwe, ale kiedy będą chcieli, to przeczytają. Ja do wielu książek, które były lektorami, wróciłem albo podszedłem tak naprawdę, już będąc osobą, która skończyła szkołę średnią, studia i, 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 i dopiero przeczytała. I okazało się wtedy, że nie było tak źle. Że nie było tak źle. Tak. Tym bardziej czytając, no gdzieś tam nasz, nasze mózgi pracują tak, że chcemy czegoś więcej. Albo dopiero z czasem zaczynamy doceniać to, co próbowano nam narzucić. Fantastyka, horrory, kryminały, thrillery, romanse. To są te główne, tak, mm -hmm. gatunki, tak. które są czytane. i wśród nich warto się rozejrzeć, zobaczyć, przeczytać być może chociaż jedną pozycję z każdego gatunku, żeby zbadać po prostu czy to są te światy, czy to są te przeżycia, czy to są te emocje, których szukamy. Tak, i czy nam to pasuje, prawda? Jeżeli nam Jedna książka przypasuje z danego gatunku, będziemy już czytali ten gatunek myślę, że długo, długo. Znam wiele osób, które bardzo krytycznie na przykład podchodziły do literatury fantastycznej, szeroko pojętej. Ania i fantastyki nie czytają, bo to jest o ko kosmicznych podróżach, to w ogóle jest nierealne i, i tego typu, prawda? Tą troszeczkę uogólniam. Natomiast po przeczytaniu jednej, dwóch książek, to nasza fantastyka. Taka powiedzmy też socjologiczna, ta z lat 90. Zajdel, oczywiście, Wiśniewski, Snell no to są świetne rzeczy. Lem, które też można było swoją drogą czytać ku pokrzypieniu serca. Yy, dokładnie, dokładnie i też... Pozwalają, nam, pozwalają nam, nam się rozwijać, żebyśmy troszeczkę patrzyli, patrzyli na rzeczywistość szerzej. Zresztą, jeżeli ktoś mówi, że A, fantastyka jest yy, czymś nierealnym, on chce coś pra prawdziwego przydać, czy ta powieść obyczajową, która tak naprawdę no, jest tylko powieścią obyczajową, tam też są postacie zmyślone, wymyślone przez autora, sytuacje wymyślone przez autora, czym to się różni od fantastyki, że nie ma lotów w kosmos albo nie ma elfów, yy, krasnoludów i czarodziei ci czarodzieje, Krasnoludy, to są tak naprawdę tacy sami, mogą być tacy sami ludzie jak my, prawda? I to jak gdyby do, możemy ich zachowania odnieść do naszych zachowań. Co możemy zrobić, gdy pokochamy te książki i nagle zaczniemy chcieć mieć własną kolekcję? Co wtedy robić? Czy jesteśmy już zgubieni? Czy rzeczywiście mhm. jedyne co możemy robić to dokupywać kolejne regały na książki? Czy gdzieś jest nadzieja, że będziemy w miarę rozsądni? Oj. Myślę, że jeżeli połkniemy tego bakcyla, to jest ciężko. To jest ciężko. Mówię to z autopsji: mieszkania nie są z gumy. Te regały też mają swoją pojemność, prawda? Mając, mając książki. Na regałach, na parapetach, w łóżku, w szafkach, gdzie, gdzie są ubrania, to mówię, mówię o sobie, no ciężko jest po prostu gdzieś zaprzestać. I pracując w antykwariacie, mając do czynienia z ludźmi, którzy czytają, bo nasi klienci, jak przychodzą, to też przecież z nimi rozmawiamy, i ja, jeżeli coś czytam, coś mnie interesuje, ale rozmawiam ze sobą, która przyszła i szuka czegoś innego, to też zapala mi się świeczka. Kurczę, też bym to przeczytał. I, a jeszcze po, chęć posiadania na przykład, no to to jest takie zgubne, bo tak jak mówię, wspomniałem o tym, że będąc historykiem, nawet jeżeli do tej książki nie zajrzę, jak ją kupiłem, to wiem, że mogę w danym momencie sięgnąć i tam znajdę informacje, które mi są potrzebne, bo wiem, gdzie szukać, prawda? I jak gdyby czuję się bezpiecznie dzięki temu. Do wysłuchania podcastu zaprasza OLX www.olx.pl